into the jungle. Hej, witajcie moi drodzy, z tej stronki nazywam się Muteczka. Jestem. No, Polim już dostanował po raz pierwszy od 3 tygodni. I nie mamy pojęcia, co miałyśmy zrobić, tak. Ale to nic. Ja mam cały czas w plecaku gotową tą maszynę. Ja ją gdzieś tutaj chyba miałam postawić. Przy farmach, no. Czekaj, tu gdzieś. 6. Ja miałam nazbierać rzeczy. Jezu, jak dziwnie teraz popatrz, wygląda tu wszystko. W jakim sensie? Zobacz sobie menu boczne. Normalnie. W sensie kliknij sobie. Wyostrzyli chyba troszeczkę. No. Potrzebujemy... Czy moja postać coś słyszała? Nie. Nie, bo coś zaczęła gadać. Nie patrzyłam, co gadała, ale mam nadzieję, że nic nie słyszała. O, Jezus, nie za bardzo mam jak tą maszynę tu dobrze postawić. Żeby nam tu wszystko objęła, musiałabym trochę krzaków wyciąć. Znaczy zawsze można postawić dwie, to się tam dozbiera, bo jeszcze coś lodu jest. Dobra, czekaj, najpierw to w ogóle ponawożę tą. Inaczej, najpierw to w ogóle nam zadbam o to, żebyśmy miały co żreć. Może ja wam właśnie pogotuję. Nie masz czego za bardzo. No, coś wynajdę. I pszczółki miałam stawiać i miałam pozbierać chyba pszczółki. Dobra, potrzeba mi jedna ta. Aha, nie ma... Są jakieś jagódki? Właśnie pozbierałam. Czekaj, stój. Masz. Już mogłaś dozbierać te ostatnie krzaki, pałko. No myślałam, że ten. Że ten. No już. Leniwa buła, ty. Ja leniwa buła, to ty jesteś leniwa buła. Przecież grzecznie się zbieram trawę i wszystko, a ty jeszcze jęczysz na mnie. Muszę nam jakieś wykończę. Chodź tu, Chester, pokaż, co masz w środku. Głodna jestem. No to chodź sobie po jedzenia, nie? Zaraz przyjdę, no. A zrobiłaś? Tak, zrobiłam. Masz, stój. Prawym trzeba było, to byś mnie od razu nakarmiła jeszcze. Jeszcze mam cię karmić. Owcu. No i czemu nie ma ognia? Bo nie napaliłaś? Ej, ja byłam na górze, tak? A ja niosłam ci jedzenie! Jak ja i tak szłam na dół, czemu mi nie jeść? Do garów, kobieto! No to jak tam stałaś, to już dorzuć do gara, a ja dorzucę do tego. Nie mądrzyj się. Brawo, stój w ciemnościach. No przecież nie stoję. A, bo jeszcze tutaj, a nie, tutaj maszyna, która drying raki obejmuje, jest. Tylko, że ona chyba nie wszystkie te drying raki obejmuje i miałam je przestawić tu na dół. Dobra. Nie mam miejsca w tej. Dalej, tak tu trzeba postawić maszynę, która obejmie cały ten obóz. Jest tak zrobione, że obejmuje wszystko na razie. Jesteś pewna? Jestem pewna. Jedyne, czego nie obejmuje, to ogniska, a tak to wszystko jest objęte. I z góry, i z dołu? Tak. Okej. Bungiel by się przydał. Że rano byś poszła no. Pogarnieć do jedzenia jeszcze na przyszłość. A... Robię rzeczory w obozie ważne. Kupy nam trzeba. Kupy to mamy całą tą. No to jeszcze będę robić w takim razie te farmy. Nie!
Nic nie zaszło. Nie już jest sens zrobić farmy na lato. A jak wolisz. A czemu nie? Bo wszystko i tak spłonie. No przecież tam mamy maszynę do chłodzenia. Mam pesymistyczne podejście co do tego. Ja tylko biorę. Ty nie umiesz wdąć starwy. Ja nie umiem wdąć starwy, dobrze. Ja pozbieram rzeczy na więcej zastrzyków, bo myślę, że się mogą przydać. Wungiel jakiś mamy jeszcze? Nie wiem, czy byśmy miały w ogóle wungiel. Myśmy tak za bardzo nic nie wunglowały. Już widzę, że trochę bieda z wunglem. Dobra, chodź Chester. Muszę tam dalej poszukać. Nie troszkę, ale zawsze mi się odpala ta muzyczka w Don't Starve, to się cykom. Ale że niby, że coś ci się stanie. Ta. Zawsze wzbudza we mnie niepokój. Zostaw mnie. Nie jesteś w moim typie. Co? Przy sobie. Już ciemno? Coś tak... Chociaż lato się zbliża, to... Gdzieś miałam łopatę. Ja nie miałam przy sobie tylko swoją. A, bo tu kuwienko jeszcze muszę. Tam w ogóle mamy namiot na lato? Co mamy na lato? Namiot? Nie. Trzeba będzie zrobić. A, te elefanty na mnie nasrały. A zbierałam, jak zaczynam już odcinek. Albo nawet przed rozpoczęciem nagrywania. Ło, ale mam laga! Co ty za pornosy ściągasz? Raczej coś u ciebie. No chyba nie. Nie z tej ziemi, Legozaur. No to jest dziwne. Ło! No to byle bym tylko przeżyła na takim lagu. Ty, ale ty w ogóle wiesz, że zaraz noc? No właśnie dlatego mówię, byle bym tylko przeżyła na takim lagu. Ale dalej masz tego laga? Tak. Dobra, słuchajcie, to my sobie zrobimy cięcie. Ogarniemy sytuację i wrócimy do was po cięciu w takim wypadku. Także cięcia. Dobra, myśleczki, my wracamy do was. Zrobiliśmy sobie restart serwera i na razie chodzi spoko. Kryzys chwilowo zażegnany. Natomiast zaraz jest noc i trochę mnie to martwi. Oj, damy radę. Nie za bardzo mamy wyjścia. Dobra, nawet nie zwróciłam za bardzo uwagi, co nam ta aktualizacja zmieniła i nie wiem, czego mam się spodziewać. Na pewno nic strasznego. No. Czemu mieliby gnębić graczy? A ma być pewnie jakiś nowy dodatek w tym Starwa? Ktoś mi coś wspominał.
chyba że po prostu robili zmiany pod względem graficznym. Co muszę sobie z tego wypierdzielić tu? Coś miałam zrobić. A, już wiem, dobra, miałam Chestera wypakować. Chodź tu, pałko. To było do Chestera, nie? Tak. Tak sobie wolałam upewnić. Jakby nie patrzeć, zwraca się też w ten sposób do psa i do mnie, więc... Do ciebie rzadko. Niemniej jednak... Ciebie nigdy nie mówię tak pieszczotliwie. No, no. Zastanawiam się, czy tak dzisiaj do mnie na nagraniu nie powiedziałeś czasem. Wiesz, to całkiem możliwe. Skarbem mamy problem, bo nie mamy ani kurtek na zimę. Po co na zimę? Mam fu, na lato. Ani czapek. A z czego się robi kurtki na lato? Nie pamiętam. Za to będę mieć trochę węgla. No i super. Przyda się. Cześć, oczka. Dobra, i tu już będzie sięgał ten, więc będzie lajcik. O, ptaszka zamroziło, haha. Okej. W sumie teraz mogę to wyłączyć, bo tylko się będzie traciło. No. Oszczędzaj paliwko. No, a w sumie łatwo się jej robi, bo wystarczy cokolwiek, nawet gówno wrzucić, wiesz. Co i tak nie oznacza, że możemy tu szastać na lewo i prawo? Nie, no oczywiście, że... Dobra, co ja miałam? Teraz faremki postawić. Kina, mamy mało gunwa! Olej faremki i zbieraj jedzenie! A jedno wyjdzie! Nie, bo nam nic w lato nie wyrośnie na farmie przecież. Jak nic nam nie wyrośnie? No nic nie rośnie na farmie w lato. Dlaczego? Bo jest za gorąco i wszystko będzie płonąć, nie będzie rosnąć. Dupie, byłaś gówno, widziałaś. No przecież to do gaszenia nawadnia farmy, głupku. A rób se co chcesz. I wszystko rośnie. Tak jak trzeba. Tak, skarbie. I zaraz będzie się na mnie fochać. Nie focham się na ciebie. Nie mam powodu, żeby się na ciebie fochać. Ups. Czego mi tam brakuje znowu? No gunwa. Dobra. Ważne, że wszystko przed tym zabezpieczone. Dwa główienka są, mogę iść kopać krzaki. Oprócz naszego głodu. Co naszego głodu? Wszystko jest pod kontrolą. Aha. Wiesz co mnie laguje? Co cię laguje? Już widzę. Jak idę do naszych słoni, to ja łapię takiego laga rzedzienki. Czyli jak cokolwiek, jakiekolwiek NPC przyjdą, to będę w dupce. Pytanie, dlaczego tak jest? O Jezus, jeszcze to! Gdzieś tu leżał mój parasol. Gdzie jest mój parasol? Nie wiem, musiałem go podnieść. Dobra, są tu gdzieś parasole moje. Idę po jagody.
Nie, najpierw chcę coś zeżre. Ile ci shotów jeszcze potrzeba? A nie wiem. Ale tak ze dwa dopalacze by się przydały. Chyba dopalacze. I zestaw do szycia, to się naprawi parasole. On by się przydał. No to już. To już. Idę. Czekaj, chodź tu. Proszę. Dziękuję. No jeszcze jeden pewnie by się zdał, ale jak ten, to na razie sobie dwa zrób. Nie, bo ja już jestem zdrowa. A, okej. Okay. Muszę przyszykować rzeczy na to. Dobra, to jest. To jest. Mamy jeszcze akurat trzy... zębatki, jakbyśmy potrzebowały maszyny do... Stój! No, tutaj. Masz. Dziękuję. Proszę. No, proszę. W ogóle jeszcze balonami z wodą da się farmy podlewać, nie wiem czy wiesz. Nie wiem. Dawno nie miałam lata. Wiem, co nam muszę zrobić. Spanie na lato. Najfajniej by było 2-4 deski i 3 liny. Kurwa mać. A gdzieś miałam coś przygotowane nawet na to. Deski i liny widziałam gdzieś tutaj. Dobra. Brak mi desek. Niech no ja spojrzę na mapę w ogóle. A można by po to iść. Postawię to tutaj. Albo w sumie można by też tam. Tu mamy trochę daleko i bez sensu, jakbyśmy sobie... No dobra, to się przejdę tędy. O, ciemno! Ano ciemno. Zrobię sobie na zapas pochodnie. Zrób sobie. Ej, jakby to... prochu tym śpiącym kaczkom nałożyć i podpalić. Może je lato zabije. Na pewno je lato zabije, ale po co ma je lato zabijać, jak możemy my zabić? I sobie zrobić z nich te wachlarze. Co ci te biedne kaczki zrobiły? Som. Okay. Twój argument wcale nie jest inwalidą. Co ty zrobił kaczki, Som? Dobra. Okej, to mam. Co, ja pójdę poszukam jakiegoś żarcia, no? No w sumie, ja teraz też szukam, ale... Jak obie poszukamy, to nic zwykłego nie stanie. Ale wiesz co, tak ty szukasz, to ja może zepnę trochę drzew i zrobię nam drugie spanie na dzień. Dobra, i wiesz co, weź jakiś taki zagajnik nam zrób. To podpalę i będzie wungiel, bo potrzebuję kilku wunglów. Mam przy sobie 18. Spoko, to jeszcze tak trochę. Poza tym będziemy wungla dokładać latem do maszyn, a wiesz, musimy nazbierać rzeczy, żeby była energia. Super, bo... Muszę cofnąć po szyszki. Bo później, jak wiesz, nie będzie się jak za bardzo ruszyć z obozu, to nie będziemy mieć czym palić, nie będziemy mieć co wkładać do
wygaśnie i ci będzie biednie. Nic innego, tylko trzeba czekać, aż wyrośnie. Sorry, Kotiszop, twój dom jest na stracenie. Nie. Tak. Nie. Tak. O, byczki majoruje. Fuck this shit, trzymaj się z daleka. A tutaj są rzeczy, które mogę pozbierać. Młotka. O, gęsiołoś. O, może go zaprowadzimy do byczków z rują. O, drugi gęsiołoś. Napuścimy ich na siebie? Nie wiem, czy tak za bango, ale... Chodź do byczków, chodź. Chodź, chodź. Byczki będą wiedzieć, co z nim zrobić. Tylko do byczków chcę skawałek. No idziesz, Ciulasia? Pszczółka! Otwieraj się, Chester. Chodź tu! Oj, na Chestera mi się France uwzięły, no. Czekaj, czekaj, bo idę zgnąć łosiem. Mogłoby przestać lać. Jak na żywo lubię, jak leje, tak po prostu w Don't Starve'ie. Myślę, że stwierdzenie lubię, jak leje, źle zabrzmiało. Oj tam. Fuck. Boże, zgubiłam gęsiołosia, za to zafiksował się na mnie ten. No chodź, gęsiołoś. Co się na ciebie zafiksowało? Byczki. Nieładnie z ich strony. Możesz wziąć to i to, o! I pszczółka jest w środku. Zafiksowało się na gęsiołosia. Haha, robimy zakłady? Stawiam na byczki. Gęsiołoś robi niezły wpierdziel. Gęsiołosiowy już tysiak z życia zleciał. Ło! Srogo, prawie jakby ZUSy zapłacił. Boże. Czekaj, bo gęsiołośmy chyba dużą firmę, bo mu drugi tysiak właśnie spadł. To podatek dochodowy. Zaraz mu pewnie poleci kolejny za pracowników. To VAT będzie. Gęsiołoś. Trzeba było zabrać ze sobą prezerwatywer do portfela, może by ci się udało przeżyć. Nie, to nie. Możesz tego tłuc tak trochę szybciej, bo szybko lód zebrała. Bo jeszcze ma 2000 życia, nie? Z 6. Dobra, trzeba tu będzie tego drugiego też przytachać. Pamiętaj, żeby piórka zebrać. No jak tylko dam radę. Pełnia dzisiaj! No. Dziś jest pełnia.
O, rogi bifalo. Czekaj, bo się na mnie rzuciły. Uciekaj! Uciekam! Uciekaj, kino! Uciekam! Trzeba się pozbierać lód w miarę sprawnie. Dobra, mam piórko. Mam w chuj mięso. No, to już jest żarcie. O, odwaliło mi od deszczu. Świetnie. Mam jakąś zbroję? Nie, mam kurtkę na sobie. Czemu ja mam na sobie kurtkę, a nie kurde nie wiem. Coś normalnego? Czemu ty nie masz plecaka na sobie? Czemu ja kurtkę marnuję, się pytam. Dobra, jolo trochę, ale muszę podziałać. Gdzie ty jesteś? Na łące. Ale na której łące? Koło portalu. Dobra. Haluny dostały łomot. Ale niebieskiego czy którego? Portalu takiego, co żeśmy się zrespiły. Uf, pizdu. No szukałam jedzenia tam, gdzie nas na pewno nie było. Dobra, tych duszy już więcej nie potrzebujemy i takich mamy pierdylion. Kretek, idź mnie stąd. Bo zaraz będzie smutno. Wpierdul mu, wpierdul mu. Jeszcze czeskiego kretka biła nie będę. Ale jest na o, dobrej kurwa, drodze, świnia. Żeby dostał. To kurwa czy świnia? Kurwa, świnia z chcicą. Ciuralla, ciuralla, bez kinowego siuralla. What? Nie? No dobra. Widziałeś mnie na go 150 milionów razy, widziałeś kiedyś u mnie siuralla? O, gęsiołoś. Niestety nie. Gęsiołoś ty zleciał z kosmosu. Psułko. Chodź gęsiołoś, chodź. I mnie psułki goniono. A poczekaj, gęsiołoś, pójdę do obozu, rzeczy zostawię. Głodna, trzeba wracać. O fuck, chyba nie dojadę na tym, co mam w plecaku. Więc będę musiała coś zakombinować z żarciem. Spoko, w lodówce ci trochę czeka. Tylko, że ja mam 7 tych chapców głodowych. Bo się zaganiałam tutaj, niestety. Nigdy ze sobą żarcia nie bierze. Wzięłam ze sobą żarcie, ale mi zeszło całe już. Więc jest smutno. Czekaj, zrobię ci czyste mięsko. Mamy gdzieś tam koło nas granatowy portal? Nie wiem. Zobaczę na mapie. Chyba muszę tak zrobić dla siebie. Granatowy w żaden sposób mnie nie uratuje. No nie, granatowy nie. Kurde, zdechnę z głodu, nie dobiegnę. Łódka, nie! Biegnij w stronę tych... byczków. I nieś mi żarełko. Biegnę i ci niosę. Chociaż mogłaś wskoczyć w ten niebieski portal, ja bym tu zleciała na dół. Granatowy. No, granatowy. Jestem koło błękitnego, takiego jasno-niebieskiego. Dobrze, już biegnę. I biegnę drogą. 25 HP, pamiętaj, żeby prawym na mnie klikać. Biegnę drogą. Biegnę drogą do góry, w stronę po obozu. Jaką drogą do góry? No koło... tego portalu błękitnego. Pobyś ty biegła tą drogą. I tak już mam 2 HP-ki. Prawym kina, nie! Co jest najgorsze? O. Nie mam przy sobie rzeczy, żeby cię wskrzesić. Czekaj, przylecę. A, bo ty jesteś super szybka. Dobrze, że miałam pszczółkę w chesterze. Jeszcze noc!
Naucz zwierzę pilnować tego głodu, proszę cię. No jeszcze rano miałam fula. Biegasz jak porąbana i kurwa Facebooki. I znowu trzeba będzie mi szoty robić. A to sama sobie zrobić, bo już szotów nie ma. A znalazłaś ten plecak z tymi kartkami, czy nie? Nie? Trzeba będzie poszukać dziada. Mam nadzieję, że dziś nie spłonął. Wiesz, że kartki mogę nazbierać, gorzej, że ani tam za bardzo pyło, ani nic. Się ogarnie. Zrobię sobie spokojnie. No ogólnie trzeba pokombinować i zrobić ich więcej. Kurwa, teraz mi spadło sanity. O, w pizdu jeżo. Ej, bo tutaj jest w ogóle kamień wskrzeszenia, ale chyba go zostawię, nie? To chyba już nie ma kamienia wskrzeszenia. Jest. Nie no, czekaj, już po ciebie idę. Czekaj, bo mam po drodze piórka zgęsiło się do zebrania i jedzenia. Już do ciebie biegnę. Oko. Ja tu sobie posiedzę i postraszę trochę. No, no. O, ciekawe jak byczki reagują na straszenie. Ha, opętałam byka z rują. A się wściekł? Zaraz cię wskrzeszę i on cię zabija. Chodź tu. Dobra, idę, bo trollowałam byczki. Daj. Dziękuję. Proszę. Ale gęsi łosie już nie zdąży tu przyprowadzić. Zdążysz, dajesz dziada. A on tam się leje z żabami. A może się go jeszcze uda na mnie zafiksować. Czemu opuściłaś grę? Skarbie? Kurwa macia! Dobra, słuchajcie, nie wiem ile trwał tamten odcinek. Znaczy tamten odcinek, w sensie ta pierwsza część. Ale jak to się mówi, wyżej nie podskoczę. Dlatego sobie dobiegnę do obozu i w ten magiczny sposób na dzisiaj skończymy. I cóż, i to tyle, więc komentujcie, subskrybujcie, łapcie w górę mnie widziane, pozdrawiam was, kina, trzymajcie się i cześć!